Witam ponownie! Jak tam dzisiejsze wykopaliska? Witam, z tej strony Wiornik. No, mam dwa gotowe akumulatorki z powerbanka do solfernusa już zrobione. Jakby ktoś chciał, to mogę wysłać. No, zaraz wszystko pokażę. To są już modele 100% działające. Tamten miałem prototypowy. Tu jest tester naładowania, rozładowania, jak się raz wciśnie. Jak się podłączy kabelek od ładowania, to tutaj migocze, pokazuje stan naładowania. Dwa razy klikamy, mamy ładowarkę, nie ładowarkę, tylko podświetlenie. I port USB do zasilania i port ładowania. Uchwyt do stolarza. To wszystko jest nowe. No, kabelki do podłączenia zrobionymi sztyczkami do indywidualnego podłączenia, jeśli ktoś by chciał. Jeśli ktoś chce, no to może podesłać mi puszkę elektroniki, to montuję port. Na maila też podeślę plus minus, jak podłączyć, żeby odwrotnie zasilania nie podłączyć. No i to na razie na tyle. Kolorystyka kabli tam różna będzie, białe i czarne, będę wysyłał losowo. Powerbanki na dzień dzisiejszy są takie, 5600 pojemności. Z biegiem czasu może jakieś będą mniejsze, żeby mniej ważyły. Jakieś tam pytania, coś tam miałem, czy to wpłynie jakoś na wagę całego stolarza. No to waga jest niewielka. Jak znajdę chwilę, to jeszcze poważę, zobaczę, ile to wszystko waży. A to nie jest duża waga, nie przekracza na pewno tam jakiegoś pół kilo, no, nawet nie ma takiej opcji. Oryginalne będą takie właśnie. Będą takie wtyczki. Ja mam jeszcze ze starym portem. Te są też są mniejsze. Mniej gabarytowe, jest mniejsza wtyka niż tamte. Może z biegiem czasu rozwiążę jakieś inne jeszcze mniejsze wtyki, zobaczymy. No dobra, ja mam tutaj ten pierwszy prototypowy na takie zasilanie miałem. Teraz jest właśnie na tamto zasilanie. A podłączę pokazać, jak to działa. Podłączone, wkładamy sobie do elektroniki. No mówię, ja mam taki stary jeszcze port, tamten jest podobny jak ten, na dwa piny. No i wszystko działa, stan naładowania pełny, wszystko działa, wszystko chodzi jak należy. Ja ogólnie pod swoim modelem zaliczyłem ponad 14 dni poszukiwań, tak po 4, no różnie po 3 godziny czasami się zdarzało, czasami po 5 godzin chodziłem. No, na moim tam po 14 dniach używania zeszła jedna kreska z zasilania. No mówię, nie trzeba wymieniać akumulatorków czy baterii AA. To się rozładuje. Kabelek do zestawu daje do ładowania, też nowy. Podłączamy, ładujemy. Z powrotem mamy naładowane, nie musimy kupować jakichś tam akumulatorków po 5 zł, czy jakichś droższych. No, można się zaopatrzyć w dwa takie powerbanki. Jednego możemy zawsze na zapas ze sobą nosić. Choć uważam, że raczej nie ma takiego potrzeby. Jeden powerbank na bardzo długo czasu starcza. Kopiąc, nie kopiemy też często, też mamy jakieś przerwy. Ładowanie tam, nie wiem, ile to się tam dokładnie ładuje. Zależy od prądu ładowania. No ja ładowałem je pod komputerem, więc to tam gdzieś około
3 godzin się ładuje. Dobra, no to tak wszystko wygląda. Też mam tam ogłoszenie na Oliksie. Ceny, cena za sztukę to tam chyba była 75 zł wysyłka. Gratis, kurierem, pobranie. Mówię, przy kupnie większej ilości jest taniej. Taniej jest wszystko. Mówię, cena tam się będzie wahać. Jeśli będą jakieś inne mniejsze modele, no to wiadomo, będzie to taniej. Dobra, tam wszystkie pytania będziecie mogli mi zadawać i tak dalej. Dobra, na razie są dwie sztuki dostępne. Nie będę tego masowo robił, żeby nie leżały. Żeby się tam bezsensownie nie rozładowywały, żebym nie musiał tego ładować. Są dwie sztuki do kupienia. No i to by było na razie na tyle. A tam jeszcze w ogłoszeniu jest modernizacja panelu. Jakby ktoś chciał. Tylko też tam pytania miałem właśnie. Że niektórym właśnie by nie przy modernizacji nie był potrzebny powerbank, tylko zasilanie na przykład na zwykłe baterie. Też to będzie rozwiązane z czasem. Jak będę miał chwilę, to się tym zajmę. Pomyślę, jak to wszystko rozwiązać. No dobra, to powerbanki są jako dodatkowe zasilanie. Montujemy port do zasilania w obudowie. No i to by było na tyle. Dobra, nie mam co tutaj za bardzo przedłużać. Wszystko jest omówione, pokazane. A wykonanie to tam 4 na 4 z plusem. Wiadomo, to nie jest wszystko fajnie tak wszystko zgrane. W kolejnych modelach może będzie to lepiej wyglądało. No dobra, jak ktoś będzie chciał, są dwa modele dostępne do kupienia. Będziecie mi tam pisać. Wyślę na maila instrukcję podłączenia. No i dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. No i do kolejnego jakiegoś tam filmiku.